Witam serdecznie. Kolejna odsłona Gitara Szarpana. Cyklu o gitarach szarpanych. Proszę Państwa, ta gitara nie została poszarpana, natomiast ktoś przeszedł się po niej, prawdopodobnie biegał. Ktoś stanął na nią, uszkodził potencjometry. Bardzo dziwna historia. Ja przyjechałem kiedyś do, nie tak dawno, w zeszłym roku, przyjechałem do mojego kolegi Darka Adamowicza, którego pozdrawiam serdecznie. I odwiedziłem jego hurtownię instrumentów. I tam leżała na podłodze właśnie gitara, którą jeden z pracowników zaprezentował mi jako sprzęt uszkodzony, czyli niepełnosprawny. I proszę sobie wyobrazić, stukałem w to, wyciągaliśmy te potencjometry. Ona zaczynała grać pomalutka, a potem przestawała. Ale zawiozłem ją do Jarka Bąka, którego oczywiście pozdrawiam serdecznie, spod Krakowa. Przypomnę adres Brzoskwinia 300. Nie 300, tylko 300. Brzoskwinia 300. Jarek Bąk. Pracownia lutnicza. Fantastyczna. I on tą gitarę doprowadził do stanu używalności. I to jest gitara, która fantastycznie brzmi kciukiem, czyli na dwóch przystawkach. Słuchajcie ballady w stylu rokokoko. Thank you.